już to. O, zmieści się akurat idealnie. Czy jest góra dół? Tak, on jest też tak. Jest głośno, ale jest okej. Znaczy to było głośno, ja bym grał dużo ciszej, niektóre numery, wiesz o co chodzi. Dzień dobry. Chciałbym poczekać, że dzień dobry. Kilka tysięcy kroków. Jest to takie wejście w temat Jana Kantego Pawluszkiewicza z uśmiechem. Może zrozumiemy, dlaczego on tak się nazywa. Ale najwięcej to mu się nie podobały chałupy góralskie, bo one te wszystkie w szpic. No i on tak chodził po nowym targu i mówił: wszystko kanty, takie kanty, ostre, takie kanty. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że mam przyjemność tutaj się znaleźć, bo o tym miejscu sporo wiedziałem. Pana nazwisko kojarzy się z piosenkami najpierw. Z dużą częścią naszego społeczeństwa, jak się rozmawia. Oczywiście Marek Rechuta, Ocal idź od zapomnienia, nie dokazuj. Naturalnie, kiedy piosenki powstawały, to byliśmy bardzo zadowoleni z siebie. No, trzeba powiedzieć, że one nam się bardzo podobały. W związku z tym, żeśmy się popisywali, żeby ktoś jeszcze inny słyszał to i żeby się komuś innemu jeszcze podobało. Jeśli udało się, że się podobało komuś innemu, to mieliśmy ogromną satysfakcję. To jest fantazja, że ta prosta forma ma przekaz, że do tego pozwalamy sobie czasem bezkarnie, muszę powiedzieć, bezkarnie. Przybliżaliśmy się do wysokiej poezji, no, ale takie mieliśmy ambicje, no. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak chcę patrzeć. W każdym razie mnie interesowała ta muzyka teatralna i tak się mi złożyło szczęśliwie, że tą muzykę teatralną robiłem. Potem muzykę filmową też robiłem w ramach takiej działalności, bo to tak trzeba nazwać, a nie jakiejś pracy tam specjalnej. Pojawiają się znajomości z różnymi reżyserami, różne osobowości. Na ogół wysoce niekompetentne. Na ogół. I teraz jest tak, jak jest słaby reżyser, ogromne wymagania. Ogromne wymagania. Nieco wyżej, mniejsze wymagania, ale duże ambicje. Oczywiście, jeśli chodzi o muzykę, którą on chciałby tego. Natomiast jeśli mówimy o pierwszej lidze, tak jak Kuc na przykład, z którym miałem przyjemność przez 20 lat pracować, no to wtedy w ogóle nie mówimy o muzyce. Porozumiewamy się kolorami, jaki to kolor muzyka, przez chwilę żółta, potem fioletowa, potem niebieska, to się miesza i tak dalej, ale to nie dłużej jak 15 minut. Potem są o wiele istotniej. A nie mamy wina jakiegoś? Bo ja bym pokazał, jak myśmy z Kucem rozmawiali. Innym razem zaproszony byłem na wystawę zielącą głęboką. Czy to było proroctwo, czy to już było stwierdzenie pewnego faktu, to już istniało? Jedno z proroctwa. Czyli jeszcze nie było tego, tak? To proroctwo czystej wody. Aż niesamowite. No, ale kosmiczne, no. Bo to tylko jest utrwalone, ale to zostało z taką pewnością zapisane, jakby to była oczywista oczywistość. I nie wiem, jak wy odebraliście tę piosenkę, bo ale wydawało się, że to stwierdzenie pewnego faktu. W piwnicach, czy to były dzieła Jana, Matejki czy Kantego, nie pamiętam tego. Dokładnie to znaczy Marek tak napisał, bo ja pamiętam. Rozumiem.
Ale sądzę, że to mogło być bliskie do tego, że my wówczas studiując architekturę zajmowaliśmy się rysunkiem, malarstwem nie, ale rzeźbą, rysunkiem, grafiką, no bo to były takie bardzo bliskie architekturze rzeczy, a na studiach szczególnie dużo czasu należało poświęcać rysunkowi, tylko umiejętności posługiwania się ręką. Zachwycony byłem, kiedy zobaczyłem logo pana Mieczysława, czyli tu Kolibra, to było coś wspaniałego. Projektantem jest Maciek, który tam siedzi, jeszcze z brawa dla Maćka, bo to jest to właśnie logo. Kompozycja absolutnie skończona, mimo pozorów prostoty, bardzo niejednoznaczna. Tam jest poezja, tam jest perfekcja, tam jest lekkość. Wraz z kolegami, że tak pozwolę sobie tutaj jednak zażartować. Wraz z kolegami mieliśmy naprawdę wielki zaszczyt, przyjemność, to tego się nie da opisać, współstanowić przez 10 lat u boku Marka Grechuty ostatni skład zespołu Anaba.